Cześć kochani, z tej strony Mrs. Scarlett, ja Was witam w budowie domku, to jest wyzwanie, domek 5x5. Niestetyż dla mnie i niestetyż też dla Was stało się tak, że część tej budowy mi się nie zapisała, ponieważ mój program do nagrywania lubi czasami robić mi takie niespodzianki, niekoniecznie miłe. Więc w sumie to taka najfajniejsza część, jak próbuję jakąś bryłę tutaj wyłuskać z tego kwadratu, ominęła Was, ale widzicie, udało mi się coś takiego stworzyć. Chciałam, żeby ten dom był nowoczesny z kilku względów. Po pierwsze, prosiliście mnie o to, żebym coś zbudowała nowoczesnego, a po drugie, nowoczesne domki zawsze sprawiały mi w pewien sposób trudność, dlatego sobie pomyślałam: Karolina, bierzesz się, siadasz i robisz z tego domku dom nowoczesny. Wiem, że na pewno bryła Was troszkę zaskoczy, bo pewnie jesteście przyzwyczajeni raczej do takich kwadratowych domków w tym wyzwaniu, ale pomyślałam sobie, że ja to zrobię po swojemu. W sumie przyznam się Wam szczerze, nawet nie czytałam dokładnie, o co chodzi w tym wyzwaniu. Wiem tylko, że ma być domek 5x5 i ma spełniać wymagania takie, żeby Sim dał radę w nim przeżyć. Ale ja bym nie była sobą, gdybym nie spróbowała zrobić jakiegoś innego kształtu, bo ja nie lubię takich prostych rzeczy. U mnie wszystko musi być dziwne, przesadzone czasami. No taki mam styl, już o tym wiecie, lubię mieszać różne style, te klasyczne, nowoczesne i... Kurczę, no tak już mamy. Nie wiem, czy podoba Wam się ten domek i mnie osobiście podoba się bardzo i gdyby był większy, wykorzystałabym go w gameplayu, ale niestety jest to domek 5x5, więc nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł w nim tak naprawdę zamieszkać. I zaczniemy sobie jeszcze od tego, bo nie będę Wam tutaj opisywać dokładnie, jak wstawiałam okna, bo to nie jest dość istotne. Simka, która będzie nam tutaj towarzyszyć i będzie testować, czy w ogóle ten domek nadaje się do użytku, nazywa się Unibrown. Ona jest simką z wyzwania, no można powiedzieć, że z wyzwania, tak, Ugly to Beauty, które miałam na swoim kanale, możecie ją znaleźć właśnie w filmikach u mnie na kanale, jak ją tworzyłam, i też prawdopodobnie podlinkuję Wam nagranie w opisie, ale zmieniłam jej troszkę nazwisko, bo ona się nazywa chyba Unibrown. A ja dodałam literkę N i wyszła brązowa Uni. Jakkolwiek to brzmi, ale tak stwierdziłam, że kurczę, coś mi nie grało w jej nazwisku, więc jest jak jest. I jeszcze jedno, jeżeli słyszycie odgłosy gotowania, to was przepraszam, ale robię sobie właśnie obiad, a jestem strasznie głodna, więc nagrywam i robię obiad i w ogóle ja jak zwykle 50 tysięcy rzeczy robię. W Simsach zawsze mam problemy z doborem ścian, jeżeli chodzi o elewację zewnętrzną, znaczy inaczej, jeżeli mogę korzystać z modów, nie mam problemu. Jeżeli nie mogę korzystać, to czasami mam problem, ponieważ w czwórce, no jak wiadomo, nie ma tego zmieniania styli, jest to w The Sims 3. Z jednej strony mi tego brakuje, z drugiej nie. I czasami myślę sobie, że może to i nawet lepiej, większe wyzwanie dla nas, jeżeli coś budujemy. No ale kurczę, no, czasami bywa z tym ciężko. Jak widzicie, różne testowałam kolory. Najpierw zdecydowałam, że ten taki lazurowy, niebieski będzie super. Potem odkryłam też żółtą tapetę, którą widzicie tutaj i myślę, nie, będzie żółty domek, a na sam koniec, że Wam już zespoileruję, znajdę taką beżowo szarą, taki odcień dziwny dosyć i stwierdzę, że jednak ona będzie na tym domku, więc do wyboru, do koloru tak naprawdę z tymi kolorami, bo jak widzicie i tamte, i ta dobrze pasuje, tylko chciałam zrobić takie drewniane wejście, wyłożyć drewnem tutaj właśnie do ulicy, dlatego stwierdziłam, że jednak ten beżowy będzie najlepszy. Miałam też problem tutaj z tymi drzwiami, bo nie wiem, czy widzicie, na froncie jest tak pusto, ale za chwilę ten problem zostanie rozwiązany. Ciągle przełączam sobie między dniem i nocą, bo chciałam wiedzieć, czy tapety, które wykorzystuję, one fajnie współgrają właśnie w tym domku, czy w każdej porze dnia one będą dobrze wyglądać. I wydaje mi się, że tak jest, że wyglądają naprawdę całkiem dobrze. Tutaj sobie kwiatuszki daję, bo tak sobie wymyśliłam, że tutaj będzie takie kwiatuszkowe właśnie przy tarasiku, więc też takie kolorowe, żeby nie było zbyt nudno. Ten domek przypomina właśnie Modern Stone, zdaję sobie z tego sprawę, ale jakby to powiedzieć, chciałam wybudować coś podobnego, więc wyszło nam to, co teraz tutaj oglądacie. I cóż ja mogę Wam więcej powiedzieć na temat tej bryły? No przede wszystkim strasznie żałuję, że nie możecie zobaczyć, jak ja sobie tutaj, o widzicie, teraz to drewno daję, jak ja sobie dochodziłam do tego kształtu, że tak powiem, dochodziłam, jak kombinowałam, no ale no życie jest jakie jest i tak nam niestety płata figle. Tutaj mamy takie coś potrójnego, nie wiem jak to nazwać, markiza czy nie markiza, mam problem, żeby to nazwać. Stwierdziłam, że to będzie super wyglądało tutaj w tym miejscu, więc postanowiłam sobie powiększyć tutaj
tutaj przestrzeń na takie trzy krateczki i wykorzystać to właśnie w tym miejscu, że to będzie fajnie wyglądało i zaraz sobie pozmieniam kolory. Znalazłam ten właśnie fioletowawy i on był według mnie przepiękny. Tutaj zaraz usuniemy sobie też to okno i taką samą markizę, nie wiem, markizę czy cokolwiek to jest, wstawię sobie też z drugiej strony. Zapisuję sobie grę co jakiś czas, bo jakby miała mieć jakiś problem, jakby mi wyszło, bo to też lubi się dziać podczas nagrywania, jak wiecie, wszystko jest czasami bardzo złośliwe. Tutaj, jak widzicie, zmagałam się właśnie z tą ścianą, która była dla mnie za pusta. Najpierw sobie pomyślałam, że dam tą zieleninkę, a potem stwierdziłam, że jednak nie za często ją daję, nie chcę mieć tutaj żadnych bluszczy, koniec z tymi bluszczami, będziemy sobie robić tutaj stricte nowoczesny domek, dlatego wymyśliłam, że będzie taki mini balkonik i to było naprawdę dobre rozwiązanie, bo kiedy go wstawiłam i za chwilę wezmę też okna, wszystko całkowicie się zmieniło w tym domku, cały jego kształt. Jeżeli będziecie chcieli, nie wiem czy o tym wspominałam czy nie, bo to już chyba piąty raz próbuję nagrać w ogóle ten odcinek, mogę wam udostępnić ten domek, jednakże nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, on jest domkiem 5x5, więc to, że on jest taki rozbudowany z zewnątrz, nie świadczy o tym, że ma dużo miejsca wewnątrz, ale myślałam sobie, że fajnym takim sposobem na to byłoby rozbudowanie go na dół, więc jeżeli byście chcieli, mogę wam go udostępnić, tam sobie, nie wiem, zrobicie schody i powiększycie domek tak, żeby właśnie wszystko rozgrywało się tak naprawdę w jego piwnicach. Ale to jest już takie luźne myślenie na temat tego domku. Na początku myślałam, że nie będę wstawiać tych skał, które właśnie zaczynam sobie wstawiać, bo myślałam sobie, że zrobię to inaczej, załatwię to jakoś fajniej, żeby było inaczej po prostu, nie wiem jak to wam w ogóle inne słowo tutaj użyć, ale potem sobie pomyślałam, że ta działka jest bardzo mała, pole do popisu jeżeli chodzi o ogród duże nie jest. Kamyczki stanowią naprawdę fajną ozdobę tej działeczki, no bo jak mówiłam, maleństwo to jest straszne w Newcrest, tam jedna z tych właśnie najmniejszych i kurczę, no miało nie być tych skał, a jednak one dawały takie fajne wypełnienie temu domeczkowi i zaraz zobaczycie, będę wstawiała jedną taką dużą z samego kraja, bo z kraja, czy też jakby to tam mówicie, końca działki. Też nie zważacie na to, jak czasami mówię, bo jak już wspominałam wielokrotnie, ja jestem z Małopolski, u nas czasami mówi się troszkę inaczej, może nie tak jak na Śląsku, pozdrawiam ludzi ze Śląska, czy też Kaszuby, ale u nas też są różne takie dziwne słowa, których możecie czasem nie rozumieć. Ja często mam problem, żeby nie mówić do was, że Simowie idą na pole, bo wiem, że dla was, niektórych z was może to strasznie głupio brzmieć i faktycznie jak się nad tym zastanowić, brzmi to głupio, ale dla nas z dwóch brzmi głupio, więc to też w sumie wszystko brzmi głupio, więc człowiek już nie wie jak ma mówić, dlatego mówię na zewnątrz. Czyli tak dyplomatycznie, żeby nie było problemu. Jak już widzicie, przeszłam do kuchni i na kuchni miałam od początku pomysł, chociaż byłam troszkę tak nastawiona, że będzie z tym prościej. Od razu do wszystkich, którzy będą mówić, że zasłoniłam okno, tak wiem, zasłoniłam okno, jestem zła, ale w tym domku raczej inaczej by się tutaj nie dało, żeby on ładnie z zewnątrz wyglądał i ładnie wewnątrz. Ja mam troszkę obsesję z układem okien, dlatego no jest jak jest. Mam nadzieję, że aż tak was to nie będzie razić tutaj, przepraszam. Wysłałam Juni, żeby zrobiła sobie jedzenie, bo wstawiłam zmywarkę i byłam ciekawa, czy zadziała ta kuchenka, no ale niestety kuchenka nie zadziałała w sposób, w który ja bym chciała i moi drodzy, musiałam wymyślić zupełnie inny sposób. Zaczęłam sobie zastanawiać, że może jednak zmienię jakoś układ pomieszczeń, uda mi się wsadzić blacik specjalnie na zlewo zmywak bądź zmywarkę i tak sobie tutaj kombinowałam z różnymi takimi pomieszczeniami. Raz tak, ale powiem wam szczerze, że za każdym razem coś mi nie pasowało, więc wróciłam do pierwotnego układu i doznałam olśnienia, sprawdziłam czy kuchenka tak ogólnie działa, jak jest tak wsadzona. Juni sobie robiła tutaj jajecznicę, udało się, kuchenka działała, więc wpadłam powoli na zupełnie inny pomysł. Skasowałam sobie tutaj, widzicie, krzesełko, skasuję sobie zaraz ten taki blacik, o właśnie, wsadzę ten zwykły i tutaj postawię sobie zlewo zmywak, który będzie w pełni funkcjonalny. Ale wkurzało mnie znowuż tutaj takie, dlatego przesunęłam sobie troszeczkę z lewo zmywak i tym oto pięknym sposobem wielki blat roboczy udało mi się stworzyć i on jest w pełni funkcjonalny, dlatego jestem z siebie dumna. Jak już wspominałam, z
staram się unikać wszelkiego rodzaju tutaj modów, że w wypadku gdybym faktycznie Wam udostępniała ten domek, jeżeli byście tylko chcieli, to żeby potem nie było z tym problemów, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, nie każdy gra z modami i przyznam Wam się szczerze, że nawet dla mnie ostatnio o wiele lepiej gra wygląda, jeżeli tych modów nie ma, jeżeli wszystko jest takie klasyczne, bo przede wszystkim no nie tnie się tak gra, nie ma aż takich problemów z jej płynnością, ale z drugiej strony już mam tyle modów wykorzystanych w innych rozgrywkach, że nie wyobrażam sobie, żebym miała teraz zmienić Audrey i dać ją w wersji simowej. Dziwnie by to wyglądało, ona już jest tak charakterystyczna, że no kurczę, tak zaczęłam i tak będzie. Myślałam, że będę robić takie ostrzejsze kolory ścian, ale potem stwierdziłam, że to jest maleńki domek, dużo dzieje się na zewnątrz, więc fajnie by było, jakby wewnątrz był spokój. Dlatego tutaj wszystko pozmieniam, zaraz dam jasną podłogę, zmienię całkowicie ściany na błękitno, białe i tym oto sposobem powstanie nam właśnie mini salonik i właśnie zaraz sobie tutaj wstawimy też książki, bo jak już wspomniałam, chciałam, żeby to wszystko, wszystkie potrzeby były zaspokojone, a że jest troszeczkę powierzchni wbrew pozorom, to książeczki spokojnie można wsadzić tutaj, to półeczki już takie w formie naprawdę ozdobnej. Szukałam jakichś obrazów ładnych z Simsów, ale kurczę, nie wiedziałam, że jest aż taki problem z nimi, bo tak naprawdę bardzo ciężko jest znaleźć jakiś ładny, niewielki obraz. Wylądowałam z takim klasycznym, który się pojawia chyba w każdych domkach, właśnie tym, który widzicie. O, znalazłam tutaj fajne zasłonki, ale potem niestety je skasuję, bo one są z modów i mimo, że fajnie wyglądają, to no niestety, jak już wspomniałam, domek będzie bez modów, więc musiałam je zlikwidować. Tak samo miałam problem troszkę z krzesełkiem, bo myślałam sobie, jakie by tu dać, w międzyczasie jeszcze jakiś dywan próbowałam znaleźć. A krzesełko, ono żadne mi tak naprawdę nie pasowało, to było dziwne, więc postanowiłam sobie, że wezmę inne, takie bardziej kwadratowe. Wysłałam Juni, żeby posprawdzała, czy może czytać książki, usiąść i oglądać telewizję. Juni wszystko mogła zrobić, a ja przeszłam powoli do łazienki. Z łazienką też jest fajna historia, bo zastanawiałam się, jak to wsadzić prysznic, ubikację i umywalkę, żeby to wszystko działało. I zaraz zobaczycie, jak sobie tutaj no, poradzę fajnie z tym w sumie, dzięki kudom oczywiście. I jak widzicie, właśnie tu się zaczyna moja batalia. Dałam tak prysznic, kibeleczek tutaj wcisnęłam w rogu i umywaleczkę tutaj z boku. Zaraz znajdę jakieś lusterko, wyślemy Juni, żeby sprawdziła. I jak widzicie, Juni wszystkie czynności tutaj wykonuje, bierze prysznic, potrafi się wysiusiać. Zmieniłam oczywiście światła na zimne, bo ja nie lubię tych ciepłych odcieni, co już pewnie też wiecie bardzo dobrze, bo już długo ze mną jesteście. Wpisywałam też kody na pieniądze, no bo cóż, no nie muszę się tutaj raczej, tak stwierdziłam, z pieniędzmi jakoś specjalnie liczyć, więc brałam rzeczy, które mi się podobały, znalazłam pojedynczą szafę, znalazłam jeszcze półeczki, na których Juni będzie mogła sobie kłaść swoje rzeczy, no i pomalowałam pokój w jasnych odcieniach. I tym oto akcentem kończy się tak naprawdę nasz domek. Na sam koniec zobaczycie zdjęcia bryły z zewnątrz, ja już dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli Wam się podobał ten challenge, to łapki w górę. Ja będę wtedy wiedzieć, postaram się jakieś inne nagrać, może jakiś inny domek 5x5, bo w mniejszym nie wiem do końca, czy bym się chciała bawić. Żegnam się z Wami, trzymajcie się cieplutko, pa pa!